Dobrek, dzień dobrek. Cześć dziewczyny, zaczynamy kolejny dzień. Co my dzisiaj mamy? Środę. Zaczynamy dzień z makijażem. Pielęgnacja już zrobiona, więc skóra przygotowana. Zapraszam na szybki, prosty makijaż do pracy, jak codziennie rano. Ja nazywam się Ola Mikołajczyk i codziennie Was tutaj inspiruję do szybkich, prostych makijaży, bo makijaż ma być dla nas, dziewczyny, zabawą. Ma podkreślać naszą urodę, ale też dodawać nam energię. Jak my ze sobą się dobrze czujemy, to całkiem inaczej funkcjonujemy, więc każdego dnia pokazuję, że to jest po prostu dobra zabawa, że wcale nie trzeba mieć mega umiejętności, żeby na twarzy zrobić sobie coś fajnego i bawić się tym makijażem. Dobra, czekajcie, dajcie znać, czy dobrze widać. Mam nadzieję, że tak. Lato, mamy lato, więc trochę bardziej będziemy się pocić i bardzo Wam rekomenduję wprowadzić sobie teraz pod podkład bazę. Ja bazę używam prawie codziennie, dajcie znać w ogóle, czy używacie bazy, czy nie używacie bazy. Jeżeli nie używałyście, to zobaczcie, jaką robi niesamowitą różnicę. Zawiera krzemionkę, więc pochłania sebum, a dodatkowo sprawia, że ten makijaż jest taki gładziutki i dużo ładniej wygląda na twarzy, zwłaszcza jeżeli nie macie jeszcze dobrze dobranej pielęgnacji. Jeżeli z pielęgnacją macie jeszcze na bakier i macie takie poczucie, że ona nie działa tak, jakbyście chciały, to też Was zapraszam do tego, żebyście przetestowały produkty, które ja Wam pokazuję, w których Was rozkochuję, ponieważ robię beauty boxy, a to oznacza, że każda z Was może do mnie napisać i bezpłatnie przetestować pielęgnację poranną, pielęgnację wieczorną i jeszcze taki pakiet, który ja nazywam domowym spa, bo zawsze daję właśnie produkt do peelingu, maseczki do oczyszczania, do nawilżania, więc zapraszam, korzystajcie, dziewczyny. Dobra, zaczynamy od podkładu. Jak już baza troszeczkę, witam, się wchłonęła, to jest czas na podkład. I powiem Wam, że moja pielęgnacja tak pięknie działa, że tak jak widzicie, jak nakładam podkład, to on delikatnie wyrównuje koloryt skóry, ale że ja mam wyprowadzoną twarz, bez przebarwień, to nie widzicie jeszcze takiego efektu wow. Jeżeli Wasza twarz ma właśnie plamki, to wtedy widzicie efekt wow, bo ten podkład niesamowicie kryje. A co jeszcze robi fenomenalnego? Ten podkład zawiera peptydy i resweratrol. Więc na poziomie makijażu działacie, dziewczyny, przeciwzmarszczkowo. Co ja tu mam? I zawsze podkłady też wysyłam Wam w próbeczkach, w tej beauty boxie. Zawsze też dostajecie ode mnie podkłady. Wczoraj wieczorkiem rozmawiałyśmy o tym, że pora wyjść z domu i że zasiedzieliśmy się strasznie przez pandemię. Więc myślę, że zrobienie makijażu i poczucie się ze sobą dobrze to jest dobry pierwszy krok do tego, żeby przestać siedzieć w domu. Czy Wy się ze mną, dziewczyny, zgodzicie? I czy są tu takie, które się bardzo zasiedziały w domu przez pandemię? Dziewczyny, jak jest u Was z Wami? Wczoraj jak gadałyśmy wieczorkiem, bo wieczorkiem robimy live'y pielęgnacyjne i pokazuję Wam pielęgnację, to właśnie dziewczyny potwierdzały, że przez pandemię nie wychodzimy z tego domu, zrobiliśmy się tacy trochę dzicy i myślę sobie, że makijaż to pierwszy krok, żeby to zmienić, bo jak się będziesz czuła ze sobą dobrze, to już będziesz miała ochotę wyjść do świata. Zaczyna się lato, nie wiem jak u Was, ale u mnie jest przepięknie, więc to wszystko razem pozwoli nam trochę znowu wejść do życia. Dobra. Podkład, korektor pod oczy, czyli to, co pierwsze zawsze robię. Ale oczywiście to jest dopiero po pielęgnacji.
pierwszy krok pięknego makijażu, pierwsze co powinnyście mieć pojone w głowę, to właściwa pielęgnacja. Właściwa pielęgnacja, od niej zaczyna się piękny makijaż. Dobra, koloryt skóry wyrównany. Teraz trochę wygładzimy. Wygładzimy jedwabistym pudrem. Pudrem, który dziewczyny zawiera olejki roślinne. Dzięki temu on przepięknie też nawilża. I jak macie właśnie odstające skórki, jak ta wasza skóra nie jest idealna. I też mam klientki, które często boją się używać pudru, bo mają poczucie, że puder im jeszcze podkreśla to, co im się nie podoba na twarzy. Natomiast puder utrwala podkład, utrwala ten makijaż, dlatego nie omijajcie go, dobierzcie sobie tylko dobry puder, a ten puder, za dużo, bardzo Wam polecam. Pięknie matuje. No i też każdy nasz kosmetyk kolorowy jest kosmetykiem, który dziewczyny pielęgnuje. I nie wiem jak dla Was, ale dla mnie to jest mega ważne. Dobra. Mamy, zobaczcie jak przygotowana pięknie skóra na kolejne kroki. Zaczyna się nam sezon na dekolty, więc ja nasz sztyft rozświetlający uwielbiam używać właśnie na dekolt. I zobaczcie jak w kilka chwil piękna tafla błysku powstanie na dekolcie i ja ten efekt, lubicie ten efekt latem? Ja uwielbiam ten efekt latem i bardzo Wam polecam właśnie sztyfciki do tego. Ekspresowo, pyk, pyk i zrobione. Wszystkie produkty, które dziewczyny używam, to są produkty Mary Kay i wszystkie, czekajcie, bo tak Was mam. Wszystkie możecie u mnie zakupić, więc zapraszam, jeżeli któraś z Was chciałaby sobie wprowadzić je do siebie, to zapraszam. Dobra, teraz podkład zrobiony, korektor pod oczy zrobiony, teraz wyczeszujemy brywki, zagęszczamy tuszem do brwi i idziemy w oko. I dzisiaj oko zrobimy granatem. Dajcie znaka, cześć Renatko. Dajcie znaka, czy używacie granat na oku. Dzisiaj mam właśnie taką sukienkę z granatem i sobie pomyślałam, że będzie fajnie korespondował granat na oku i delikatne usta. I taki dzisiaj zrobimy makijaż. Dobra. Paletkę sobie już przygotowałam, tak. Paleta jest, więc tak jak widzicie, zmieniłam cienie, jak byłyście ze mną wczoraj. Trójka zostaje zawsze, czyli brązer, rozświetlacz i róż. I jasny cień, ciasteczkowy, trochę rozświetlenia i granat. I jeszcze mam granatową kredeczkę, więc to dzisiaj będzie dzisiejszy makijaż. Zacznę od bazy. Od bazy na oko. Zobaczcie, jaka niewielka ilość. Dosłownie ziarenko, chyba gorczycy jest takie malutkie. I ta baza też Wam się pięknie sprawdzi w lecie, kiedy właśnie tak jak mówiłam, bardziej się pocimy, żeby makijaż nie spływał. Ona pięknie podbija też kolor cieni, więc będzie pięknie wyglądać. Więc baza sobie tutaj zaczyna działać, a ja jeszcze w międzyczasie trochę się umaluję, bo ja mam poczucie, że kiedy nałożę brązer, rozświetlacz i róż, to praktycznie makijaż już jest. O, pięknie pobrudziłam sobie pędzel granatowym cieniem. Więc musimy tutaj robić ratunek. Dobra, jest. Ścięty pędzelek. Pędzelek jest też nasz, Mary Kay'owy. Super. Czekajcie, muszę to tak mądrze nałożyć, żeby nie dotknęła granatowego cienia. I budujemy sobie to krycie w zależności od tego, jak lubicie. Bo jedne z nas lubią, kiedy ten bronzer jest dużo mocniejszy, inne lubią delikatny efekt.
Więc dajcie dziewczyny znać, jak Wy lubicie, kiedy jest mocniejszy bronzer, czy delikatnie. Dobra. I idziemy teraz w rozświetlacz. Rozświetlacz będzie robił piękną robotę przy tym słońcu. Wasza skóra, popatrzcie, co robi rozświetlacz. Przepięknie, jak właśnie świeci słońce, to jego widać, jak on pięknie pracuje na skórze. Z tej strony tutaj widać słońce, więc widzicie, jak przepięknie robi efekt takiej tafli i trochę różu. I z rozświetlaczem dziewczyny też warto sobie trochę nad ustami dać, to pięknie powiększa też nasze usta. I oczko. I oczko. Jasny matowy cień. Jako taki pierwszy cień, który pozwoli mi łatwiej rozblendowywać kolejne cienie. I ja go używam zawsze w dużych ilościach i bardzo się cieszę, że mamy tak skomponowane nasze palety, że sama sobie ją tworzysz. Czyli kupujemy takie poszczególne czekoladki i jak się nam cień, który uwielbiamy, kończy, to wymieniamy tylko jego, bo chyba każda z nas ma taki jeden swój ulubiony cień. Dziewczyny, macie takie swoje ulubione cienie? Napiszcie, jaki to jest kolor. Przejadę sobie też przy dolnej powiece. No i lecimy. Lecimy w brązik. I wiecie co, ja sobie jeszcze jako taki, jeszcze najpierw delikatnie dam delikatnie jeszcze sobie nałożę takiego przejściowego i ten przejściowy zrobię sobie z bronzera. Z bronzera, który użyłam na policzki, na kości policzkowe, nałożę sobie go jako taki cień przejściowy na oko. Bo ja bardzo często właśnie tych trzech produktów, bronzer, rozświetlacz i róż, używam też na oko i tak naprawdę w takiej paletce wydawać by się mogło, że mamy trzy cienie, ale spokojnie mamy sześć cieni, bo i bronzer warto używać na oko, i rozświetlacz przepięknie wygląda na oku, i róż, kocham też makijaż tym różem, bo on przepięknie wygląda na powiece. Więc mam nadzieję, że się bawicie tym makijażem i że wykorzystujecie też te produkty. I teraz pójdzie brązowa kredka, brązowa, granatowa kredka. Cześć Jokita. Dziękuję, że się witacie dziewczyny. Zawsze mi jest bardzo miło, jak się ze mną przywitacie i że wiem, że są tam żywe duszyczki, więc to jest super. Więc witajcie się, witajcie. Zwłaszcza jeżeli dostajecie trochę dobrej energii ode mnie, to będę wdzięczna, jeżeli Wy mi ją też oddacie, a oddajecie mi ją, jeżeli się właśnie przywitacie, odpowiecie na moje pytania, to zawsze, kiedy ta rozmowa jest nie tylko jednostronna, tylko właśnie z Wami po drugiej stronie, to jest całkiem inna energia. Tak samo, dziewczyny, jak ze spotkaniami, do czego Was będę namawiać, do tego, żebyście się zaczęły spotykać. Będę Was zapraszać na spotkania kosmetyczne. Kochane, jeżeli jesteście z okolic Rzeszowa, Podkarpacia, Małopolski, to ja jeżdżę po całej Polsce, ale właśnie Podkarpacie i Małopolska to tak naprawdę z bardzo krótkimi terminami planowania. Przyjeżdżam do dziewczyn, które są chętne zorganizować spotkanie kosmetyczne, zostać gospodynią spotkania i przetestować te produkty ze swoimi przyjaciółkami, zobaczyć, jak one pracują na twarzy. Wtedy z osobistą Waszą konsultantką kosmetyczną, czyli mną, przyjadę do Was do domku i będziecie miały cudowne, cudowne kobiece spotkanie i będziecie mogły
przetestować, więc piszcie do mnie i rezerwujcie sobie te terminy. Mamy przepiękne 2 miesiące, kiedy dzieciaki nie chodzą do szkoły, mamy trochę więcej czasu dla siebie, wykorzystajmy ten czas. Wykorzystajmy. Więc zapraszam Was, dziewczyny, do tego. A jak jesteście z Rzeszowa i chciałobyście się spotkać, to zapraszam do mnie. To zapraszam do mnie. Zrobię Wam spotkanie kosmetyczne. A jeszcze, jeżeli zostajecie gospodynią spotkania, to Wam powiem, że jeszcze zawsze dostajecie ode mnie prezenty. Zawsze przyjeżdżam wcześniej i zrobię Wam... Jeżeli już jesteście moją klientką, to na ogół makijaż, ale jeżeli jeszcze nie byłyście moją klientką, no to wtedy zaczynamy od pielęgnacji, bo wszystko zaczyna się od pielęgnacji. A ja jestem z Wesołej. Kochana, a napiszesz mi bliżej? Nie wiem, gdzie jest Wesoła. Czyżby gdzieś koło mnie, koło Rzeszowa? Daj znać. Patrzcie, jak ten granat pięknie podkreśla oko. Wezmę sobie troszeczkę puchatego cienia i to rozblenduję. I dodam sobie też trochę rozświetlenia. Uj, nie ten. Wewnętrznym kąciku i delikatnie, dziewczyny, zatrę to przejście, żeby ono, żeby jeden cień pięknie przechodził w drugi. I makijaż zrobiony. I to są właśnie mega proste makijaże, które sprawiają, że się czujemy ze sobą fajnie, a nie są skomplikowane. Ja nie jestem profesjonalną wizażystką. Kocham makijaż, kocham się bawić makijażem, ale kocham w makijażu prostotę, luz i właśnie to też lubię na spotkaniach kosmetycznych. Dziękuję, Adi. Ja wiem, że jestem ładna, sama sobie się podobam, ale makijaż to jest moja... makijaż to przede wszystkim jest ostatni etap pielęgnacji, a po drugie to jest ta kropka nad i. To jest jak dziewczyny z ramą do obrazu. Obraz sam w sobie jest piękny, natomiast jeżeli go wkładasz w jakąś ramę, to ta rama go podbija, dodaje tą kropkę nad i. To ona też zmienia jego charakter, bo możesz ramę włożyć bardziej taką klasyczną albo taką nowoczesną. I my kobiety mamy to szczęście, że możemy się bawić swoim wyglądem. I to jest przepiękne i korzystajmy z tego. Dziękuję, Haniula. I często spotykam się z moimi klientkami, które właśnie, no chciałabym, ale się boję i nie wiem jak. I to, co kocham, to właśnie to, że odczarowuje ten makijaż. Często oglądamy profesjonalne wizażystki czy makijażystki i od razu się poddajemy, że no ja tak nie dam rady, no gdzież? I też nie będę miała tylu produktów, bo przecież bez przesady i nie kupię i tego, i tego, i tego. Dlatego jak codziennie o 7 rano pokazuję Wam, żeby się tym makijażem bawić i że wcale nie musisz mieć tony produktów, ale warto mieć kilka, które robią efekt wow, w których... Cześć, Ewelinko. Dziękuję, Ewelinko, że się witasz. Cudownie. Jeżeli te makijaże, które robię, Wam się, dziewczyny, podobają i myślicie, że Wasze koleżanki też by chętnie skorzystały, to udostępniajcie live'a, niech idzie w świat, niech dziewczyny dołączają do dobrej energii, bo jej na pewno mam dużo. Jej na pewno mam dużo i lubię się nią dzielić. Tuż do rzęs. I tuż do rzęs jest też świetny, pięknie wyczesuje rzęsy, ale to, co też jest ważne, on jest, dziewczyny, przebadany okulistycznie, dermatologicznie, więc wszystkie panie z alergiami i z jakimiś takimi problemami z doborem tuszu, to będą zachwycone właśnie tym tuszem. Usta zrobimy delikatne. Usta zrobimy delikatne.
Tylko chciałabym jeszcze sobie dodać, ale chyba nie wzięłam. Nie wzięłam dziewczyny kredki, konturówki do ust. Jeszcze zobaczę, czy nie ma w drugiej kosmetyczce. Niestety nie ma, zostawiłam w torebce, a nie będę znikać, więc tylko będzie szmineczka. To dziewczyny, mimo że wygląda jak błyszczyk, to jest szminka. Jaki ten tusz? Marysiu, wszystko co używam, tak jak mówiłam, to są produkty Mary Kay, więc tusz też jest z Mary Kay. A produkty Mary Kay są dostępne u konsultantki kosmetycznej, więc u mnie, jestem konsultantką kosmetyczną od 6 lat. Dobieram dziewczyny, doradzam i sprzedaję właśnie te kosmetyki. Panie, które ze mną się spotykają, mogą przetestować kosmetyki, mogą u mnie kupić kosmetyki, mogą do mnie dołączyć i zostać konsultantką kosmetyczną, tak jak ja, i tworzyć kobiecy biznes. Więc wybór należy zawsze do Was, na co macie ochotę, ale bardzo Wam polecam, żeby przetestować, żeby skorzystać z tych możliwości i zobaczyć, jak te kosmetyki działają na buzi, bo to się dzieje magia. Dopóki nie spróbujesz, to nie wiesz w ogóle, o czym mówimy. Kochane, kończę. Żegnam się z Wami, życzę Wam cudownej środy. Widzimy się wieczorkiem na pielęgnacji, widzimy się jutro o 7 na malowanku. Zostawcie mi serducho, jeżeli dostałeś dawkę energii i też inspiracji. I jak któraś z Was powtórzy dzisiaj granatowy makijaż, to koniecznie mnie oznaczcie i dajcie znać, że zrobiłyście i jak się czujecie w granacie na oku. On pięknie koresponduje, ja mam piwne oczy, pięknie będzie korespondował właśnie z paniami, które mają piwne oczy. Więc co, widzimy się jutro i widzimy się wieczorkiem. Trzymajcie się, pa, pa. Dziewczyny z TikToka, jeszcze zapraszam Was serdecznie na Facebooka. Ola Mikołajczyk, przyjaciółka od piękna. Tam są wszystkie live'y zapisane, więc możecie sobie je odtwarzać. A jeszcze Wam pokażę, bo mówiłam o tym, że nie potrzeba wiele, żeby zrobić fajny makijaż. Co ja dzisiaj użyłam? Bazę, podkład, korektor pod oczy. Użyłam paletę, w której mam już wszystko, czyli rozświetlacz, róż, bronzer i trzy cienie, które dziś użyłam. Puder jedwabisty i kochane do tego szmineczka. I chyba wszystko. A, tusz do rzęs. Baza na powieki i tusz do brwi. I wszystko się mieści w jednej niewielkiej kosmetyczce. Jak kupujecie sobie cały zestaw makijażowy, to kosmetyczkę dostajecie ode mnie w prezencie. Więc zapraszam. Trzymajcie się. Pa, pa.